W tym roku po raz trzeci zainicjowaliśmy bieg młodego maratończyka wspólnie ze starostem powiatowym. W tym miejscu należy oczywiście wspomnieć o naszych sponsorach Intermarché, Dana But, Justyna Bałta. To są sponsorzy, którzy, Fala Park oczywiście, dzięki którym ten bieg się odbywa. Każde dziecko dostaje na mecie medal, dostaje również pakiet startowy, w którym jest numer. Numer jest jednocześnie bonem uprawniającym do odbiorów lodów Fala Park, woda oczywiście i mała słodkość. W tym roku zapisanych było około 400 dzieci, wystartowało 350. Zdecydowanie przeważają chłopcy niż dziewczynki i tu muszę powiedzieć, że zdecydowaną większość stanowią te maluszki, te najmniejsze dzieci do 6 roku życia. Ich było w tym roku najwięcej. Od godziny 10:30 trwają biegi dziecięce, także też ma bardzo duża liczba osób, która przyjeżdża z swoimi dziećmi, dziadkowie, rodzice, a przede wszystkim całe rodziny w tym uczestniczą i to jest główny walor tego, że mieszkańcy nie siedzą w domach, ale są na świeżym powietrzu i podziwiają możliwości, jak i też umiejętności swoich pociech. Zdobyłem pierwsze miejsce, wygrałem paletki i puchar, no i było fajnie. Nazywam się Stasia Nowak, pierwszy raz biegłem w 2013 i dzisiaj zdobyłem drugie miejsce. Jestem bardzo zadowolony. W mojej klasie dużo osób biega. Ale zachęcam też wszystkich, żeby zaczęli się ruszać i biegać. Czasami biegam z mamą, czasami sama. Warto angażować dzieci do biegów, ponieważ sport to zdrowie. Niewątpliwie zaszczepianie pasji w naszych dzieciach powoduje, że mają inne zainteresowania niż komputery, tablety i telefony, ponieważ biorąc czynny udział w sporcie, nie mają już czasu na to, żeby siedzieć właśnie przed telewizorem. Dlatego zachęcam rodziców, żeby zaszczepiali pasję sportu, szczególnie biegania wśród swoich dzieci, w swoich pociech. Ja myślę, że to jest bardzo fajne i często później dzieci, koleżanki zachęcają tych, co nie biegli i następny rok myślę, że będzie więcej. Z naszego regionu, z naszej szkoły po prostu. I dają im po prostu przykład tego, że można aktywnie spędzać czas, można odpoczywać i się świetnie bawić. Korzyścią jest to, że mieszkańcy powiatu wołoszyńskiego, jak i goście uprawiają sport, bieganie.
biegi, także to jest największą korzyścią. Dwa, mieszkańcy Wolsztyna, jak i też naszego powiatu i goście mogą śmiało zobaczyć, że jest to jedna z lepszych imprez w województwie wielkopolskim, przygotowana pod względem bezpieczeństwa, jak i też pod względem, można powiedzieć, służb i różnego rodzaju organizacji. Druga rzecz, no możemy też podziwiać piękno ziemi wolsztyńskiej w ten sposób, co przedstawia miasto Wolsztyn i okolica, także to jest też głównym atutem. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wsparły ten bieg, sponsorom. Przede wszystkim też gratuluję i dziękuję organizatorom, wszystkim wolontariuszom i wszystkim służbom, które biorą dzisiaj udział w tym biegu. Bardzo dziękuję. Piąta wolsztyńska dziesiątka, po raz piąty się tutaj spotykamy, tak naprawdę jubileuszowa. Jest mi niezmiernie miło, że przez 5 lat mogę być dyrektorem tak wspaniałego biegu. W piątej wolsztyńskiej dziesiątce przewidzieliśmy następujące nagrody. W kategorii Open za pierwsze miejsce 700 zł, za drugie miejsce 500 zł, za trzecie miejsce 300 zł. I tak samo jest jak i dla kobiet, tak i dla mężczyzn. W tym roku po raz pierwszy, dzięki oczywiście pomocy Wolsztyńskiej Akademii Biegowej, będziemy mieli peacemakerów. Peacemakerzy, czyli chłopacy dzisiaj biegający na 3 czasy. Zacznę od najwyższego, czyli od godziny, na złamanie tak zwanej godziny, na 50 minut, też bardzo pożądany czas, aby go łamać. Oraz 45 minut, już trochę podkręcone obroty, ale też jest grono osób, które chciałoby pobiec za balonikiem. Pomysł na wolsztyńskie dziesiątce, żeby być peacemakerem, urodził się niedawno na którymś z naszych treningów. Wcześniej tego nie było, więc pomyśleliśmy, że warto by było poprowadzić kilka osób, które chcą pobiec na jakiś założony czas, bądź życiówkę w tym przypadku. I tak ustaliliśmy sobie, że Bartek pobiegnie na 60 minut, jeszcze jeden kolega z drużyny biegł na 50, ja prowadziłem na 45 i pilnujemy się nawzajem na trasie, wspieramy, pilnujemy tempa. Ogólnie pierwszy raz jestem w Olsztynie, trasa bardzo fajna, przygotowanie ekstra, organizacja naprawdę fajna. Pogoda jak widać powiedzmy dopisała, temperatura troszeczkę za wysoka, ale organizacyjnie fajnie, wody nie zabrakło, także zadowolony jestem. Trasa nie jest zła, nie raz podczas treningów przebiegamy tą trasą, ale dzisiaj w tych warunkach było bardzo gorąco, także było upalnie. Kurtyny wolne przydały się bardzo, chociaż jak widać fryzury się zepsuły.
ale ogólnie super, przydały się na pewno. Pierwsza moja dziesiątka taka profesjonalna i jestem bardzo zadowolona z biegu. Było ciężko, bo pogoda jest wymagająca. Trasa też była dość ciężka, ale polecam. Uczestniczyłam w biegu jako reprezentantka firmy Rzepa, Stolarnia Rzepa, Chorzamin. Jestem tutaj trzeci raz na biegu, gdyż jest to jedna z moich ulubionych dziesiątek. Trasa bardzo fajna, dosyć szybka, a nie jest łatwa, bo urozmaicona, tref podbiegów, tref zbiegów. Pogoda dzisiaj nie dla biegaczy, istnieje plażowa, ciepło, jednak dużo punktów z wodą, kurtyny wodne, co sprawiało, że biegło się bardzo dobrze. Podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim osobom, które przyczyniły się do właśnie organizacji tego biegu, wolontariuszom, wszystkim służbom i wszystkim miłym i życzliwym osobom, które wpływają na to, że już kolejny bieg, piąta sześćdziesiątka, cieszy się takim dużym zainteresowaniem. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie był, to naprawdę zachęcam, jest to mega bieg, taka pogoda jak dzisiaj. Upał straszny, ale każdy dawał radę, także tylko polecam przyjechać, zobaczyć, bo naprawdę coś pięknego. Super organizacja, super bieg. Czego chceć więcej? Piękna okolica, piękne widoki. Zachęcam wszystkich do przybycia. Jeśli chcesz pobić życiówkę, spędzić miło niedzielne popołudnie, zapraszam. Zapraszamy w przyszłym roku.